okolicznością 90. rocznicę oddania tego domu jako miejsca naszego kultu dla samego Boga, wyśpiewajmy nasze uwielbienie. Tedeum lauda. Jest to kościół, który jest troszkę też znakiem tego awansu Zabrza, bo przecież dopiero co stulecie i już 90 lat temu powstał ten kościół w nowej takiej dzielnicy, która wtedy nadawała miastu bardzo piękny charakter i takiego już miejskiego zacięcia, więc ten kościół na pewno jest wyrazem ówczesnych nie tylko marzeń, bym powiedział, ale także i pewnego wyczucia, że nowe, rozwijające się miasto, rozszerzające się terytorialnie, też potrzebuje takiego domu, w którym można by poważnie o sobie pomyśleć, a nie tylko o tych zwykłych sprawach, które są ważne oczywiście, ale które nie wyczerpują całego naszego życia. Najlepszy dowód, że wspaniały architekt, sławny, znany, sam kościół, piękny kształt ma, takich za wiele nie mamy, więc tym bardziej ten kościół akurat zasługuje na i uwagę, i na taki bardzo duży nasz pokłon, ale też i uznanie. No i że przez 90 lat, mimo wojny, mimo różnych innych kłopotów, jednak ostał się i pięknie do dnia dzisiejszego służy. Nabożeństwo odprawione zostało nie tylko w intencji 90. rocznicy poświęcenia kościoła świętego Józefa, ale również 90. rocznicy chrztu księdza infułata Pawła Pyrchały, wieloletniego proboszcza parafii, który funkcję tę sprawował od 1976 do 2005 roku. W czasie stanu wojennego ksiądz Paweł Pyrchała aktywnie włączył się w pomoc internowanym, organizując wiele cennych inicjatyw, o których pamiętamy do dziś. Mimo że od 2005 roku jest już na emeryturze, to nadal angażuje się w życie parafii i miasta.